Najgorzej, że tutaj też nie mamy za dużo miejsca, bo jest urwisko. Osunęła się. Widzisz, jak ta ziemia jest taka, osuwa się. Tam nie wiadomo, gdzie to jedzie. No. Najgorsze, że byliśmy na takim zadupiu, że nie wiadomo było skąd wziąć pomoc i nie mieliśmy zasięgu. Musiałem biec kilka kilometrów do głównej drogi i mieć nadzieję, że ktoś nas wyciągnie. You need to be careful here. So all the ground is not very safe. Nunia. Policja przyjechała nas uratować.
Naszym kolejnym celem było Udabno, to jak na końcu świata. Nawigacja prowadziła nas albo przez dziurawe drogi, albo przez polne drogi, które prowadziły donikąd. W końcu musieliśmy zawrócić, ale dzięki temu odkryliśmy miejsce, które w ogóle nie było w planie. To jest naprawdę fajne miejsce do spania, ale zanim tutaj, jakbyście się tutaj wybierali, to sprawdźcie prognozę pogody, bo naokoło są poprzewracane ogromne drzewa i to naprawdę jest ich bardzo dużo, albo połamane, albo po prostu totalnie przewrócone, tak więc widać, że tutaj wiatr hula i nie jest to najbezpieczniejsze miejsce, jeżeli jest silny wiatr. Potem znaleźliśmy właściwą drogę do Udabno. Trzeba było po prostu zignorować nawigację i kierować się na Sagaregio. Tam za mną widać nasz obóz. Tutaj spaliśmy w środku tego gigantycznego pola i teraz wyszłyśmy trochę pospacerować przed śniadaniem i poopowiadam Wam trochę o tym ciekawym, a może nie, miejscu, jakim jest Udabno. Udabno powstało sztucznie. Jest to wioska, która została zbudowana przez Związek Radziecki, dlatego że nikt tutaj na dużej przestrzeni nie mieszkał i oni stwierdzili, że to jest niebezpieczne ze względów strategicznych i koniecznie trzeba ten teren zasiedlić. Zbudowano więc wioskę i postanowili tutaj zasiedlić mieszkańcami z Górnej Swanetii. Dlaczego? Dlatego, że to są bardzo wojowniczy ludzie i oni stwierdzili, że to będą właściwe osoby do zamieszkania właśnie w tym odludnym miejscu. Więc zasiedlili tych ludzi przymusowo,
Ziemia tutaj niestety nie jest ani bardzo urodzajna i klimat też nie jest dość sprzyjający, ale Związek Radziecki jako dość zaradny, oni postanowili zrobić tutaj cały system irygacyjny, no i to jako tako można powiedzieć hulało, dopóki hulał Związek Radziecki. Niestety jak on upadł, tak też i cała ta miejscowość upadła i dzisiaj po prostu straszy, normalnie straszy. Ja podziwiam te osoby, które tutaj mieszkają. Między innymi mieszka tutaj polska para, która prowadzi hostel i restaurację. My wczoraj żeśmy zatrzymali się tutaj, żeby zjeść kolację. Mieliśmy nadzieję, że z nimi porozmawiamy, ale akurat w tej chwili ich nie ma, bo wyjechali na urlop. Tak więc jak widać biznes się kręci, skoro można wyjechać na urlop. Życzymy im wszystkiego najlepszego. Nie potrafię Wam powiedzieć, jak tam jest, jaki jest standard pokoi, a czy tych domków, które oni wynajmują. No muszę powiedzieć, jak zwykle szczerze, że no pierwsze wrażenie nie było najlepsze. Obsługa jest bardzo miła i jedzenie bardzo dobre, tak więc to na pewno możemy polecić. Natomiast pokoje i te domki, nie wiem, nie mam pojęcia, ale na zewnątrz mogłoby być trochę schludniej. A ta miejscowość, jak wspomniałam, to naprawdę no, ja podziwiam każdą osobę, która tutaj zdecydowała się zostać i jak ja bym się tu urodziła, to bym chciała uciekać stąd, gdzie pieprz rośnie. Następnie udaliśmy się do znanego monastyru David Garage'a, do którego kiedyś prowadziła wymagająca droga offroadowa, co było atrakcją samą w sobie, a dziś pociągnęli asfalcik do samego końca. Dobrze dołączyć się do jakiejś grupy, bo wtedy wiadomo gdzie iść i co zobaczyć. Tutaj jest grupa Polaków z przewodnikiem i teraz idziemy taką ścieżką. Widzicie, nawet za bardzo nie widać, że tam jest ścieżka. No więc musicie mi uwierzyć na słowo. Ja jak zwykle się zasypałam pod górkę. Dobrze, pojedziemy tam do tej jaskini. Wczoraj byliśmy tam na Kazbegu, teżśmy tam zdobywali, też fajnie było. Trochę takie urozmaicenia. No to fajnie. Teżśmy tam, on też się pytał, w takim prywatnym domu nocowali. Aha. Także taka prywatna kolacja, takie tam śniadanko. Bardzo domowo. Domowo. O, no to tak najlepiej. No, bo tak, teraz mamy tu hotele, ale tak to właśnie też takie. Nie było problemu.
fantastyczną pogodę, więc bardzo, bardzo nam się udało, bo już jest tutaj połowa października. Tak więc mieliśmy dużo, dużo deszczowych i bardzo chłodnych dni, a dzisiaj jest przepięknie, a słonecznie i bardzo, bardzo ciepło. Droga tutaj jest super łatwa, jest cały czas asfalt i w dużej części nowiutki asfalcik do samego końca, więc nie trzeba się bać tutaj przyjechać. Sam monaster jest malusieńki, naprawdę malutki. Jak się wejdzie, to tak w pierwszym momencie troszeczkę jest takie to tyle, tylko tyle. Natomiast polecam, żeby pójść też ścieżką do góry, tak? Nie tylko zobaczyć to, co jest na dole, tutaj, gdzie jest przygotowane dla turystów, bo jest taka ścieżka, którą można sobie wejść do góry i tam zobaczycie widok z góry na ten monaster, który jest bardzo fajny i przepiękny widok na góry. Zdecydowaliśmy się pojeździć trochę po bezdrożach i to było o wiele ciekawsze. Jest jeszcze jedna atrakcja w Gruzji, której nie można pominąć. Muzeum Józefa Stalina, który urodził się w góry pod nazwiskiem Józef Wissarionowicz Dziugaszwili. Jego gruzińskie korzenie nie były mile widziane w nowo powstałym Związku Radzieckim, dlatego zmienił nazwisko na Stalin. A dziś, o ironio, stał się gruzińskim bohaterem narodowym, a przynajmniej taki obraz kreowany jest w muzeum. Wyszliśmy właśnie z muzeum i powiem Wam, jakie wrażenia. Jak dla mnie osobiście nudy. Obsługa jest na poziomie Związku Radzieckiego, więc pani przywitała z takim szorstkim, czego chcecie. No, czego można tu chcieć, prawda? Przyszliśmy pozwiedzać, to wiadomo, że chcemy kupić bilet i wejść. I na pożegnanie, jak chciałam kupić jakiś magnes, to też dostałam taką szorstką. No, nie będę wnikać w szczegóły, dobra. No, w środku, jeżeli ktoś bardzo się interesuje historią, no to na pewno jest to fajne miejsce, żeby zobaczyć, ale no, wiecie, no, jakoś tam nie urywa. Myślę, że w przewodnikach można sobie wyczytać, że tutaj Stalin traktowany jest jako bohater narodu, i oczywiście wszystko jest przedstawione w takim świetle bardzo, bardzo pozytywnym, takim pełnym glamouru i no.
Stalin urodził się w tym oto malutkim domku na wsi i ten dom został przeniesiony tutaj pod mauzoleum, które zostało wybudowane na jego cześć. No oczywiście, jaka jest autentyczność tego właśnie domku, prawda? No to można by było sobie zadawać pytanie, no ale tak przynajmniej jest to tutaj przedstawione. Jak będziecie w Gori, to zdecydowanie polecam wejść tutaj na tą twierdzę. To są same ruiny tak naprawdę obwarowania po byłej twierdzy i może nie ma tutaj aż tak super dużo do zwiedzania, ale jest bardzo fajny widok, panorama na Gori, 360 stopni dookoła. Bardzo, bardzo fajne miejsce, fajny spacerek, więc polecam. Niedźwiedź poszedł po pomoc, a ja tu siedzę i patrzę, czy się nie przewróci. Co chwilę coś tak stęka, jęka. I normalnie za każdym razem to ja serce mi staje. Nie chcę być starą zrzędą, wiecie, ale panowie, słuchajcie swoich pań, bo mówiłam, żeby tu nie jechać. Wiecie, auto jest po tej wizycie w serwisie skręcone, ale mówili, żeby go nie forsować i nie jeździć gdzieś po dziurach i wertepach. Więc wczoraj jak szukaliśmy miejsca do spania, to znaleźliśmy takie miejsce, właśnie łatwy dojazd, ale nie było tam ładnie. I niedźwiedź mówi, znajdziemy coś lepszego. No i znaleźliśmy, prawda? Po pierwsze, miejsce wcale nie było ładne, ale już byliśmy zmęczeni i ta droga prowadziła donikąd. No i teraz, o, masz babo placek. Masakra, masakra.